bo proces sprzedaży jest bardzo prozaicznie prosty. Nie róbmy rewolucji, ale ewolucyjnie można pewne procesy pozmieniać. Mhm. Mówisz, nie chodzi o to, żeby zmienić szefa sprzedaży, tylko żeby zmienić sposób działania, tak? Czy sposób myślenia szefa sprzedaży. Co zrobiłeś w przypadku tego gościa, który osiągnął te światowe sukcesy, który wcześniej miał problemy czy wyzwania? Wiesz, to była taka praca bardzo, która jest bliska tego, temu, co ty robisz z jednej strony, ale z drugiej strony ja byłem bardzo pragmatyczny w pilnowaniu procesu sprzedaży. Czyli po prostu dzień w dzień pilnowałeś procesu sprzedaży. Doszło do tego, że monitorowanie wielkości wpływów do firmy było dzienne. I ale wszyscy, ty co robiłeś? Nie, i nie. Wszyscy, uruchomiłem taki proces i wszyscy w organizacji sprzedażowej dostawali taką informację codziennie, co działa w ten sposób. Albo jest sukces, kawał dobrej roboty i poklepanie się po ramieniu, albo o kurczę, do planu nam brakuje tyle i tyle. I albo jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za ten plan i zakasamy rękawy i to robimy, albo po prostu trzeba zmienić nasze podejście. Może trzeba pojechać do dodatkowego klienta. Może trzeba wrócić do klienta, który nam powiedział, że może nie w tym miesiącu sprzeda. W procesie sprzedaży ważne jest, żeby najpierw zaplanować, nim działać, tak? Że potrzebujemy, żeby sprzedaż nam rosła. Różne sytuacje są różne, ale ogólna zasada jest taka, to zaplanujmy, tak? Dla odmiany planowanie, tak? Zaplanujmy, tak? Zaplanujmy, a wtedy to działanie będzie prawdopodobnie skuteczniejsze. Drugą tezę, którą postawiłeś, to mówiłeś, no lider, tak? Ta rola lidera, niech on znajduje, to już ja powiedziałem, ten złoty środek, ale tak wyczułem z tego, co mówiłeś, że niech ten lider nie tylko zrzuca ze swojego biurka, ale niech się przynajmniej zaangażuje na tym koniecznym minimum w proces sprzedaży, żeby dokarmić ten proces, żeby go zwodować w sposób bezpieczny. I trzeci wątek, który podjąłeś, ten wątek właśnie, nie wiem, czy transparentności, czy regularnego feedbacku z rynku. Mówiłeś, że w tym ekstremalnym przypadku codziennie siły sprzedażowe dostawały informacje na temat tego, jakie mamy przychody. Tak jest, bo te tezy, które bardzo umiejętnie skleiłeś, mówią o jednej rzeczy. Liderze, masz prawo się zatrzymać. Liderze, oceń swoją sytuację. Nie działaj pochopnie. Jak nie wiesz, co zrobić, to zobacz, prześlij swój proces sprzedaży. Zastanów się, jaka rola, jaka jest twoja rola w tym procesie. Czy ty swoją rolę nie ograniczasz tylko do administrowania czy zarządzania wydawaniem poleceń. Czyli nie sztuka jest się narobić, a sztuka jest zarobić, jak mówi mój brat. Także wydaje mi się, że w procesie sprzedaży warto jest od czasu do czasu obejrzeć każdy z elementów. I to jest rola lidera.